Tak nazywa się miejsca, w których bada się ciała zakopane w ziemi, zatopione w wodzie, zostawione w domu czy w aucie. Takie eksperymenty są niezbędne dla rozwoju kryminalistyki. Po więcej tajemniczych historii zaobserwuj Kryminatorium. Prawie 40 lat temu Bill Bass zwrócił uwagę, że nikt nie prowadzi właściwie badań na temat rozkładu ludzkich ciał. Jak szybko następują zmiany? Jaką rolę odgrywa w tym temperatura, wilgotność powietrza, rodzaj gleby albo wnętrza, na którym znalazły się ciała? A to kluczowe zagadnienia, aby dowiedzieć się, kiedy doszło do zgonu. Eksperymenty na tych specjalnych terenach badawczych pozwalają precyzyjniej określić, kiedy doszło do niefortunnych zdarzeń. Chętnych do pomocy nie brakuje. Wiele ludzi dobrowolnie chce oddać się w ręce badaczy, kiedy będą już na tamtym świecie.